Nie wiem jak to wyszło, ale właśnie odbieramy Defendera do testów, a obok pojawiła się Laweta, oczywiście z naszym fanem. Nie było to ustawione, ale jakoś tak jest, no ja nie wiem dlaczego. Bardzo, bardzo długo czekaliśmy na taką chwilę, kiedy wreszcie będziemy mogli spokojnie pokazać możliwości nowego Defendera oraz zrobić takie pierwsze delikatne porównanie do Jeepa Wranglera. Dlaczego do Wranglera? Otóż dlatego, że Wrangler jest najbardziej terenowym Jeepem, chociaż jest sprzedawany jako SUV, z kolei Defender jest reklamowany jako terenówka i to taka najlepsza, najbardziej dzielna, najbardziej wytrzymała, najbardziej sprawdzona terenówka w historii całego Land Rovera. Przynajmniej tak się reklamują. To jest auto terenowe i jakby nie boję się użyć tego słowa, bo to jest samochód, niewiele jest samochodów, które można odebrać z salonu i wyjechać od razu w teren, bez jakichś większych, znaczących przeróbek. Opon brakuje. Tak by miał szansę się wdrapać, no ale nic nie gryzie tego piasku, tylko kręci się i kopie tylko do dołu. Strasznie mnie wkurza i strasznie mi przykro, że jeździmy w terenie samochodem na zwykłych szosowych oponach. Rozmawialiśmy na ten temat w salonie i się okazuje, że dealerzy dostają auto demowe, nie mają wpływu na to, co przyjedzie, jaki to jest model, jak jest wyposażony. I w salonie widzieliśmy Defendera na Atekach, bo też można kupić auto z takimi oponami. To już jakby by pozwoliło na to, że w terenie ten samochód by jeździł, bo na błocie te opony się zaklejają i to się po prostu ślizga. To jest jakby jazda figurowa na lodzie, na tych oponach. Nie mamy na to wpływu, no nie mieliśmy opon. Dealer też jakby nie będzie kupował specjalnie opon i je zmieniał tylko dlatego, że przyjeżdża terenwizja. No ale zobacz, przecież tu w ogóle nie ma wjeżdżnika. To są sliki w tym momencie. To w ogóle nie gryzie. Gdyby tu była opona, to byłoby dużo lepiej. Żeby było jasne, to nie jest materiał sponsorowany i tutaj za te testy nie zapłacił ani Jeep, ani Land Rover. A Wrangler to jest po prostu auto naszego fana, który był na tyle miły i uprzejmy, że przejechał 500 km, żeby właśnie zrobić to porównanie. Przede wszystkim się tego uczę. Jeżdżę w terenie od 3 miesięcy. Ten wyjazd w ten piasek to jest mój pierwszy w dodatku, żeby było zabawniej. A ogólnie się bardzo dobrze bawię. Baliśmy się, bo Rubicony wychodzą z salonu na MTK-ach. Na szczęście Wrangler przyjedzie na zimówkach. Co ciekawe, jest to też diesel, 2.2 diesel w Rubiconie. Tutaj też mamy diesla, także to porównanie, mam nadzieję, będzie w miarę miarodajne. W testowanym Defenderze jeździmy 2-litrowym silnikiem diesla o mocy 240 koni, 500 Nm momentu obrotowego. To jest silnik, który cały czas do tej pory był w gamie modelowej Land Rovera, właściwie w większości modeli. W tej chwili silnik będzie zastępowany jednostkami 3-litrowymi, to będą rzędowe szóstki. I tam będziemy mogli wybrać moc 200, 250 bądź 300 koni w dieslu. Do tego mamy 2-litrową benzynę 300 koni, 3-litrową rzędową szóstkę w benzynie o mocy 400 koni. To jest najmocniejszy silnik w tej chwili w gamie modelowej. I pojawi się też Defender w wersji hybrydowej, plug-in hybrid, 404 konie. Masz benzynę, która ma 400 koni. Jaki Wrangler ma 400 koni w salonie w Polsce? No w Polsce żaden, a w Stanach w przyszłym roku będzie miał Wrangler V8. Tak. Źle pojechał. Widziałem i Defendera nowego, w którym się, można by powiedzieć, że jest tak piękny, że się od razu zakochałem. No ale też był Wrangler. I ten Wrangler miał coś fajnego. To najfajniejsze, co w nim jest, to to, że on wygląda tak klasycznie. 5 go kupiłem, w sobotę, godzina 12, pierwsza wklejka. Jakie było moje rozczarowanie? 250 km dopiero na liczniku i siedzę w bagnie potąd. Samochód cały, nie dość, że pach... Tak, to było takie fajne takie zdarzenie. Z jednej strony pachnie skórami świeżymi i tak dalej, tą świeżością, a z drugiej strony coraz więcej błota mam dookoła siebie. Jeszcze tylko podjechać, nie? I nie wiem w ogóle, czy tym samochodem się jeździ tak bardziej na taś-tasiu ze względu na te systemy, czy bardziej tak trzeba dynamicznie, żeby tam wjechać. No potestujemy zaraz, ale bez opon to czarno to widzę. Wiem, czemu nie podjeżdżałem. Na komputerze miałem ustawiony tryb błoto i kolejny, a jesteśmy na piasku. Teraz włączyłem piasek i wjadę tam za pierwszym razem. Bo
Można powiedzieć, że ten samochód troszkę zdobyliśmy takim delikatnym podstępem, ale w bardzo szczytnym celu, także mam nadzieję, że będzie nam wybaczone. Mianowicie pewnego dnia zobaczyłem, że jest pewna akcja pomocy dla chorego chłopca. Chłopiec ma na imię Filipek, mój syn też ma na imię Filipek i tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie pomóc temu dziecku. Tym bardziej, że właśnie weekend z nowym Defenderem to była jedna z aukcji wystawiona właśnie w celu pomocy temu dziecku. Długo nie myślałem, zaproponowałem naprawdę bardzo konkretną sumę za możliwość pobawienia się tym samochodem. Na szczęście nikt mnie nie przelicytował, także przyjechaliśmy właśnie do Poznania pod salon Karlik Land Rover Jaguar i chciałem podziękować właśnie dealerowi z Poznania za to, że odważył się na takie testy, że udostępnili ten samochód właśnie po to, żeby pomagać choremu dziecku. To jest bardzo fajna sprawa. Bardzo się cieszę, że w końcu trafiliśmy na normalnego dealera, który rozumie właśnie nasze założenia i to, o co nam chodzi w testach, dlaczego musieliśmy pojechać w teren, także nie było żadnych problemów. Co więcej, pozwolili nam pooglądać ten samochód na podnośniku, dostaliśmy wsparcie w postaci osoby, która była na przeszkoleniu właśnie w Anglii i o tym Defenderze wie naprawdę bardzo dużo. Land Rover miał dosyć trudne zadanie, projektując ten samochód, bo musiał sprostać oczekiwaniom właściwie dwóch frontów klientów. Jedni chcieli starego, oldschoolowego Defendera, najlepiej, żeby nic się w nim nie zmieniło. Z kolei była grupa klientów, która oczekiwała tego, że nowy Defender pójdzie trochę w stronę Range Rovera i ten luksus będzie się z niego wylewał. Natomiast Land Rover poszedł na bardzo dobry kompromis w tym aspekcie. Nie ma sztywnych mostów. No, nie ma ramy. Nie ma ramy. W ogóle ten. Nie ma rdzy jeszcze. Jeszcze nie cieknie. Jeszcze. Ta osłona jest fajna, taka z grubej blachy i wygląda, jakby nie dało się trąc brzuchem nic urwać pod spodem. To jest duży plus. Zawieszenie? No niezależne. Zobaczymy po 10 latach, jak będzie się sprawować. Na razie wygląda bardzo ładnie, ma bardzo duży prześwit. Projektując samochód Land Roverowi przyświecało takie hasło razy 3. Czyli wszystkie elementy, które w standardowym Range Roverze czy w Discovery miały swoją pewną wartość, grubość, jakkolwiek to nazwiemy. W Defenderze większość tych elementów jest 3 razy większa, 3 razy grubsza, 3 razy mocniejsza. Ten wahadł jest mega solidny. Naprawdę jest taki fest. Taki no, jest pancerny. To jest żeliwo. Naprawdę grube. Auto bazuje na aluminiowym strukturze, aluminiowej konstrukcji Range Rovera Sporta i Discovery 5. Natomiast jest wzmocnione w najważniejszych punktach samochodu do tego stopnia, że Land Rover nazwał to, że jest to najmocniejszy i najbardziej wytrzymała konstrukcja aluminiowa, czyli ten monokok, który do tej pory zastosowali. W ogóle to jest taki salon, który poważnie traktuje kwestie terenowości Land Rovera, nie tylko Defendera, ale innych modeli również, bo nawet posiadają własny tor offroadowy. On może nie jest ekstremalny, ale dla osoby, która pierwszy raz jedzie w teren, powiedzmy planując zakup takiego samochodu, podobno robi straszne wrażenie. Na tym torze ewidentnie było widać, jak bardzo dobrze radzą sobie systemy tego samochodu podczas takich przejazdów, gdzie były wykrzyże. Widać było, jak te systemy pomagają tym kołom przejechać. Land Rover od wielu lat rozwija system takiego elektronicznego rozdziału napędu, wspomagania jazdy terenowej i testowaliśmy już wiele aut, które te systemy mają i ten system rzeczywiście działa bardzo sprawnie, więc żadnego zdziwienia nie było, że w Defenderze również dobrze pracuje, co najlepiej widać właśnie na takich wykrzyżach. Te systemy elektroniczne sterujące napędem w tym Defenderze działają wyśmienicie. Póki działają. Na razie działają, nam się nie popsuły, także my złego słowa na temat tych systemów po ostatnich dwóch dniach nie możemy nic powiedzieć. Jeździliśmy Defenderem na szosowych oponach, co strasznie utrudniało nim jazdę w terenie, bo trzeba było się 3 razy bardziej starać i te systemy miały 3 razy więcej roboty, bo opona w terenie jest najważniejsza i ta szosówka po prostu nie radziła sobie strasznie, a mimo wszystko ten Defender fajnie sobie radził w terenie. Obserwując ekran tego Defendera, widać było, jak komputer ma dużo do roboty, bo cały czas analizuje właśnie, które koło jest w górze, czy koło jest skręcone, jak jest z prędkością obrotową i oczywiście odpowiednio rozdziela ten moment, moc i tak dalej.
Oczywiście minus tego systemu jest taki, że praktycznie nie możemy tutaj nic samemu włączyć. Widać ikonkę, jak zapala się blokada centralnego dyferencjału. W niektórych wersjach jest blokada tylnego mostu, ale użytkownik tutaj może tylko obserwować, ewentualnie wybrać odpowiedni tryb terenu. Nic więcej nie możemy zrobić, ale z drugiej strony w przypadku tego terenu nic więcej nie było potrzebne, oprócz oczywiście porządnych opon. Nieważne jak dobre, niezależne zawieszenie jest w tym Defenderze, bo jest fajne, nawet się krzyżuje, to i tak krzyżuje się gorzej niż dwa sztywne mosty. Więc ciężko powiedzieć. Z rzeczy, które są kontrowersyjne i jakby dla nas jest to duży minus, jest sprawa opon. Mianowicie producent nie przewiduje, żeby można było zmienić opony na większe, głównie ze względu na sprawność systemów. To znaczy one mogą dobrze nie pracować, jeśli te opony będą za duże. Dostaliśmy taką informację, ile jest w tym prawdy, ciężko powiedzieć, ale widać, że tutaj po prostu większa opona się nie zmieści. No może rozmiar większa i to wszystko. To jest 26 cm. 30 cm prześwitu pod płytą. Dużo? 5 więcej niż patrol pod główką mostu na 35. Mamy trzy wartości jazdy w terenie. Pierwszy to będzie easy access tak zwany, czyli auto opuszcza nam się do najniższych wartości. Potem podnosi nam się o 40 mm i to jest jego wartość jazdy normalnej, szosowej. Jeśli podniesiemy auto do wartości offroadowej, podnosi nam się dodatkowe 75 mm. I jest coś, o czym większość nie wie. To są takie dwa zapasy. Gdybyśmy wjechali autem na podniesionym offroadzie, na podniesionej wysokości, w taki teren, że zaczniemy szurać pod wodziem, nazwijmy to tak, auto podniesie nam się manualnie. My tego nie możemy wymusić. Ono samo się podniesie jeszcze o dodatkowe 35 mm. I gdyby na tej wartości jeszcze czegoś nam brakło, to wtedy jeszcze manualnie, jak już on sam jest, wymusi podniesienie do pierwszej, powiedzmy, wartości awaryjnej, po przytrzymaniu przycisku od podniesienia pneumatyki możemy go jeszcze dodatkowe 35 mm podnieść. W sumie potrafi się podnieść ile? 75, 35 i 35, czyli mamy 145 mm od wartości środkowej, czyli nie od tej najniższej. Jeśli od wartości najniższej, to dajemy do tego jeszcze 40 mm. No powiem Ci, Paweł, już myślałem, że będziemy go wyciągać, a nie mamy haków. Ale on ma ten taki system, który podobno jeszcze go podnosi do góry, kiedy on już wisi na brzuchu. No i ja ze środka nie wiem, czy to się tak wydarzyło, a Ty mi możesz coś powiedzieć, jak byłeś z zewnątrz? Nie mam pojęcia, ale walczył dzielnie. Ja nie czuję po prostu takiego czegoś, że ten samochód sobie czymś nie poradzi. Fajnie by było mieć lifta, no bo było fajnie, ale tak poza tym to ten samochód jeździ i robi to, co ma zrobić w terenie. Większość ludzi, którzy modyfikuje samochody typu SUV, samochody do turystyki, właśnie co robi? No robi dwucalowy lift, zakłada lepsze opony i wyciągarkę i to są wszystkie modyfikacje. Także tak naprawdę z salonu można wyjechać Defenderem, który ma wszystko i którego nie trzeba modyfikować, bo możemy mieć bardziej terenowe opony, możemy mieć wyciągarkę za 25 tysięcy i mamy samochód, który ten lift ma jakby wbudowany dzięki pneumatycznemu zawieszeniu. Jeep, weźcie, zróbcie opcję wyciągarka w seryjnym Wranglerze. I snorkel. Toyota ma przedseryjnie snorkel. Stary Defender mógł mieć seryjnie snorkel i G-klasa. Ale nowy Defender też możesz mieć snorkela, czyli zamawiasz w salonie wszystko, co jest Ci potrzebne, pod warunkiem, że nie chcesz nic już więcej modyfikować. Jeśli spełniasz takie warunki, to jest samochód dla Ciebie. Jeśli chcesz się bawić offroadem, liftować, koła i tak dalej, rzeźbić, nie. Tak jak my... Zdecydowanie nie jest to samochód dla takich osób. Obecnie marka Land Rover oferuje praktycznie samochody z takiej klasy Premium, Premium Plus. Żeby to Wam wytłumaczyć, pokażemy Wam samochód, który naprawdę jest drogi, jest luksusowy i też dobrze się sprzedaje. To jest auto za 1 000 000 zł. I właśnie takie są teraz Land Rovery. Bardziej luksusowe niż terenowe. Nie będę wchodził z tymi butami tutaj, bo tylko to się nie dopierze chyba. Macie możliwość, dosyć rzadką możliwość zobaczenia Range Rovera w wersji SV autobiografii. To jest samochód, który różni się od zwykłej autobiografii tym, że jako, powiedzmy, konstrukcja aluminiowa trafia do zupełnie innych zakładów, do zakładów SVO, Special Vehicle Operation. I tam samochód jest ręcznie składany, są wykorzystywane pewne materiały dostępne tylko w tej wersji. To jest absolutny top of the top, jeśli chodzi o Range Rovera. Tylne fotele regulowane w ponad 20 kierunkach, podgrzewane, wentylowane z masażem gorącym kamieniem. Także absolutnie totalny luksus. Mamy lodówkę z tyłu, mamy zegarek Zenita, mamy stoliczki do pracy. Najwyższa wersja Range Rovera, którą można obecnie doświadczyć i rzadka okazja, żeby je zobaczyć na rynku polskim. Te wersje, które tu stoją, one katalogowo kosztują około 1 200 000 zł.
pod maską w tym samochodzie mamy 5-litrową V8 z kompresorem, 565 koni mechanicznych. Czołg. Jeden wyjazd w teren i czyszczenia byłoby za 100 tysięcy. No, to prawda. Zostań przy Defenderze z jego plastikowo-gumową podłogą, jeśli chodzi o teren. Za mną klasyka, czyli Defender w długiej wersji, 2005 rok, wystawiony za 125 tysięcy. Za tyle można kupić Wranglera z 2017 roku. Ja za swojego dałem podobną sumę. Czemu one tyle kosztują? Patryk powiedział, bo mogą. W starym jest prawdziwa blacha ryflowana i ona tutaj wygląda i jest fajnie i pewnie można chodzić po tej masce. Tutaj też miała być blacha, a nie plastik, ale normy unijne spowodowały, że niestety pozbawiono tego terenowego elementu ten dzielny samochód. Po Patryka masce można biegać i skakać. Tutaj niestety nie odważę się, nie mamy takiego budżetu. Dlaczego cały offroadowy świat podzielił się na miłośników i przeciwników tego samochodu? Żeby to zrozumieć, muszę opowiedzieć o tym, jak Defender zniknął z rynku i dlaczego przegrał rywalizację z Wranglerem. Kilkanaście lat temu Defender i Wrangler to były bardzo bliźniacze samochody, jeśli chodzi o konstrukcję, zastosowanie i pomysł w ogóle na samochód terenowy. W momencie, kiedy Wrangler pojawił się w długiej wersji i przestał być taką zabawką, tylko samochodem bardziej użytkowym, Defender niestety nie nadążał za pewnymi zmianami. Poza tym ani nie miał fajnego silnika, ani automatu, a teraz zobacz, co się stało. Wszystkie Land Rovery mają skrzynię automatyczną, tam nie masz manualnej skrzyni. Wiesz, Defender poprzedni, w czasach, kiedy wychodziło JK, nawet nie miał komfortu, wiesz. No to był nadal samochód składany na nity, który ciekł na myjni w trakcie deszczu. Każdy Wrangler teraz też cieknie. No cieknie, wiadomo. Ale to dlaczego przegrał? Dlaczego Defender, który wyszedł w tym samym roku co nowy Wrangler, przegrał z Wranglerem? Jeep poszedł w tym kierunku, że zrobił jak największy rozwój taki motoryzacyjny jak tylko mógł, utrzymując nadal tą ramę i sztywne mosty. Te dwa takie święte elementy Wranglera, czyli mocny silnik z przodu, rama i sztywne mosty, ale całą resztę jak najbardziej unowocześnili, wiesz. Doszły te wszystkie czujniki, parkowania, bajery, a Defender, no sorry, ale się bardzo nie zmieniał. Jakby przeskok między starymi seriami, a potem Defenderem jest... Za mały? No jest za mały. Ludzie w latach 2005 plus oczekiwali od samochodów naprawdę dużo więcej. Zauważ, że Defender z 2010 roku jest dużo mniej zaawansowanym samochodem niż Land Cruiser z 95. No jakby... Aha, czyli był po prostu zbyt archaiczny na swoje lata. I dlatego też przegrał, a ta archaiczność nie była aż tak potrzebna. Tak, jakby co innego jest klasyczna budowa mechaniczna układu napędowego, a co innego całokształt archaiczności samochodu, jakby... Taką analizę zrobiłeś. Myślę, że to w tym kierunku bardziej poszło. Jeep ma archaiczny tylko układ napędowy, ale cała reszta jest mega nowoczesna, nie? Marketingowo jest to bardzo fajny zabieg. Mianowicie Defender, który zniknął z rynku, został wskrzeszony właśnie w takiej nowoczesnej formie. I moim zdaniem to jest świetnie marketingowo, dlatego że o Defenderze każdy słyszał. Gdyby ten samochód to była kolejna wersja, na przykład Discovery 6, to on by nie wzbudził żadnego zainteresowania. Ale jak się pojawia coś, co ma na masce napis Defender, to wszyscy mówią, o kurczę, to będzie duże offroadowe wydarzenie. I rzeczywiście tak było. Wszyscy się napalili na to, co zaproponuje Land Rover pod nazwą Defender. Ale moim zdaniem, oprócz znaczka na masce, ten samochód nie ma nic wspólnego z poprzednikiem. No i trudno, żeby miał, bo jest totalnie inną konstrukcją. Także marketingowo fajnie, bo wzięli z niego znaczek, nakleili na nowoczesny samochód i mamy coś, co wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Najlepsze słowo... Tylko spójrzmy na to słowo pozytywnie, nie bierzmy go w znaczeniu negatywnym. Defender zawsze był i tak zresztą będąc w Wielkiej Brytanii widać to na każdej farmie stoi stary Defender. Nowy Defender, co widać po wykończeniu wnętrza, po tych drzwiach czy po podłodze, która jest gumowa i plastikowa. Nowy Defender to jest pozostał tym, czym był stary Defender, czyli ja to nazywam, to jest osiołek do pracy. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tu mamy podłogę, jak ubocę podłogę, nie muszę się martwić, że te dywaniki, że trzeba odkurzać, co z tym zrobię, tylko wylewam z węża wodę, myję tą podłogę, wszystko spływa, więc auto w utrzymaniu jest ekstremalnie proste i łatwe, jeśli chodzi o czystość. Czy taki samochód, pomimo tego, że jest nowością, że jest jednak drogi, czy on się sprzedaje? No ja się dowiedziałem, że w tym salonie, w którym byliśmy, wszystkie sztuki się wyprzedały i to nie były najtańsze wersje za 240 tysięcy. Równie dobrze sprzedają się auta za 500 000. Przede wszystkim w większości są to klienci, którzy chcą auto typu SUV.
i rozpatrują to względem konkurencji. Drugim segmentem są klienci, którzy oczekują auta bardzo luksusowego, auta premium, czy powiedzmy nawet premium plus. I po pojawieniu się Defendera pojawili się klienci i tu bym powiedział tak, albo to są fani starego Defendera, którzy teraz już oczekują też nieco innych właściwości od tego samochodu. Chcą tych zdolności terenowych, ale chcą też komfortu. Jest też pewna grupa klientów, nazwałbym ich fanami Discovery 3 i 4. Którzy, jak uznaliśmy, Discovery 5 jest samochodem, który budzi duże emocje i albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Natomiast ze względu na swoją bryłę, bardziej ucywilizowaną, zaobloną, nie wszystkim przypadł do gustu. I fani Discovery 4, którzy nie kupili piątki, czekali na Defendera i to jest też taki mały ukłon ze strony Land Rovera w ich stronę. A naprawdę na Defenderze nam strasznie zależało, tylko nie chcieliśmy robić takich testów, których jest mnóstwo w internecie, że wszyscy mówią, że tam jest 15 gniazdek USB, je pokazują, robią opis wnętrza i tak dalej. To jest fantastyczne. A nie, ale od tego jest TerenVizja. Ale nas interesuje to, jak ten samochód jest dzielny, dlatego że producent reklamuje go jako mega dzielny. To jest najdzielniejszy, najlepszy Defender, jaki powstał w historii tego producenta. Na pewno na razie najmniej cieknący. Mam dla Ciebie prezent, proszę pana. To się przykręca na wkręty do stalowego zderzaka i wtedy nie odpada. Gaz! Stresior? Nie stresior, tylko no ślizga się ten samochodzik, no. Ale ja bym to przejechał, nie? No chyba dojechał w to samo miejsce i też jeszcze walczy, ale ja myślę, że to jest do przejechania. No ale wiesz, ja też bym nie chciał uszkodzić tego samochodu, tak? Tutaj cokolwiek uszkodzę, to są dwa kółka w plecy. Tak minimum, wiesz, no, więc ja tak samo chcę być. Ja tym samochodem przede wszystkim jeżdżę ostrożnie. To jest, bardziej sobie go potraktowałem do jazdy takiej, jakiejś wyprawy, wycieczki i tak dalej, a nie żeby tylko w terenie jeździć. Po to mam teraz opony zimowe, żebym sobie na spokojnie przeczekał tą zimę, bezpiecznie przejeździł tą zimę, powiedzmy. Ale jak Rubicon przejedzie, to musimy spróbować jeszcze raz, bo Defender się nie zakopał, a jak się nie zakopał, to znaczy, że nie powiedział ostatniego słowa jeszcze. Ale żeś teraz go bronisz normalnie. Wziął mi się zakop. No co, no takie... Ja chciałem powiedzieć, że Land Rover w kolejnach po patrolu przejechał, a Wrangler nie. A ja byłem tutaj pierwszy. Defender i Wrangler są na identycznym rozmiarze opon. Nowe mają 32 cale. Nie zmierzyliśmy prześwitu we Wrangler. Dużo większy ma Defender, no jednak sztywny moc z główką potrzebuje wielkiego koła, żeby był prześwit. Co było najciekawsze? Jak kupiłem ten samochód, to przede wszystkim jest taka idea Jeepa. Jedź gdzie chcesz, rób co chcesz. A to się tak troszeczkę nie zgadza i się kłóci. Dlaczego? Bo nie było wyciągarki. Bo wyciągarka dopiero dała tą wolność. A ja stwierdzam, iż musimy podjąć znów próbę, ponieważ Wrangler przejechał, a my nie. No dobra, ile... Sprawdź, ile kosztuje przedni zderzak plastikowy. Dużo. Oby nie kosztowało nas to 20 tysięcy. No więc właśnie. U mnie to jest za darmo. Cały? O, chyba nie. Nic mu nie jest. Znaczy wyklepać? Cały, nawet się szpary nie porobiły. Zostaw, nic się nie stało. Oczywiście, że seryjny Wrangler ma fatalne zderzaki. I widzieliśmy to, że jeden wyjazd w teren tak, i przedni tylny... Fabryczny zderzak w Wranglerze łatwiej urwać niż fabryczny zderzak z Defendera. Kąty tu są lepsze, ten fabryczny zwis z przodu we Wranglerze no, odpada łatwo. No ale tak realnie, ile widziałeś Wranglerów w terenie z fabrycznymi zderzakami? No może ze dwa. Naprawdę nie musi mieć 37 cali, ale tak jak ja mam 34, wyciągareczka, zderzak, te wszystkie kąty się poprawiły o wiele bardziej niż oferuje to Defender. No i masz, jak mój patrol, i masz samochód, w którym jeździsz w terenie
pewnie, to znaczy wiesz, że jak przywalisz, wiesz, że jak się obtrzesz, to cię to nie kosztuje tak. miliona złotych. Nic się nie stanie, jakby a tutaj po prostu mieliśmy cały czas, wiesz, serce w gardle, żeby coś się nie uszkodziło, bo tutaj nie ma poszerzeń, które, wiesz, wyrywasz, wkładasz i tak tutaj dalej. Tutaj nawet nie ma metalowych progów. No właśnie, widać, właśnie. No, no Jeep potrafił zrobić no, metalowe progi, ale nie? Podszedłbyś z highliftem do Defendera? No nie ma gdzie nawet. Wiesz, nie ma gdzie. Jesteśmy w lesie. I czy te 360 stopni kamery się tu sprawdzą? Będziesz, masz odwagę jechać patrząc w kamery, czy nie? Nie mam odwagi, bo po pierwsze jest nie mój, a po drugie wiem, jak ta kamera już działa i te drzewa strasznie spłaszcza i nie mówi o nich na tyle wcześnie, żeby być w stanie zareagować. Więc jazda na kamerach pomiędzy drzewami raczej nie wchodzi w grę. Cały ten system kamer jest taki fajny, bo to jest coś nowego, czego wcześniej nie widzieliśmy, więc pierwsze co robimy podczas testów Defendera, to bawimy się całym tym systemem. W teorii super sprawa, bo trochę zastępuje pilota. Kierowca nie musi wysiadać na zewnątrz, ani pilot nie musi mu mówić, co się dzieje, bo te kamery dają lepszy pogląd na sytuację w 360 stopniach dookoła samochodu. Prawda jest taka, że te kamerki nie zastąpią pilota, bo już sprawdzaliśmy, że podjeżdżając do jakichś takich przeszkód terenowych typu głaz, górka czy coś, to ten system nie do końca tak realnie oddaje to, co tam się dzieje. Fajna na pewno jest przednia kamerka, bo jak podjeżdżamy na wzniesienie, to widzimy, co jest pod maską, to, co nam maska zasłania. To jest super. Kamera z przodu kręci nam obraz bezpośrednio przed samochodem i podkłada to pod samochód, czyli tak jakbyś miał przezroczystą maskę i widzisz, co w danym momencie znajduje się pod twoim samochodem. Szczególnie przydatne gdzieś tam pojeździe w terenie, ale oczywiście też możemy to potraktować jako fajną ciekawostkę i coś dodatkowego, coś nowego przede wszystkim. Ale te kamerki, co pokazują koło, uważam, że są bardzo fajne, póki się nie zalepią błotem, bo przynajmniej widać, jak mamy skręcone koła i często jest tak, że w kolejnie jedziemy na skręconych kołach, bo nie czujemy tego po prostu, że mamy skręcone, a wtedy wystarczy szybki rzut oka na taką kamerę. Jeśli się nie zalepi błotem, będziemy wiedzieć, jak mamy koła. Kamerka cofania jest oczywistością w samochodach i większość samochodów ją ma i nie jest to nic nadzwyczajnego. A ten system kamer 360, no fajny gadżet, ale bardzo łatwo zalepia się błotem, bo te kamerki są w takich miejscach, że chwila jazdy po żwirowni, która jest lekko błotnista, no i jednak większość kamerek już została zalepiona. Proszę cię. Ta mała wklejka to jest przykład tego, czym różni się elektronika od manualnego sterowania. Kierowca Rubicona zapomniał włączyć blokady i siedzi. A w Defenderze nie trzeba o niczym pamiętać, bo on sobie sam wszystko włącza. I to jest jakby przewaga elektroniki, która nie pozwoli, żeby użytkownik za szybko popsuł ten samochód. Bo gdyby ktoś kupił Wranglera, niechcący włączył dwie blokady, wjechał na asfalt poupalać, no to jest w plecy jakieś 20 tysięcy, bo na pewno coś tam się rozwali. Tutaj nie możemy nic włączyć, to znaczy nie możemy sami zablokować tylnego mostu i tak dalej, i tak dalej. System robi to za nas na tyle skutecznie, na ile może, ale to działa. Prawda jest taka, że wszystkie nowe samochody i nowe produkty wychodzą na rynek niedopracowane. I to dotyczy nie tylko Defendera, ale na przykład i nowego Wranglera. Problem tutaj jest w ogóle z, nie tyle co z elektroniką, co z oprogramowaniem tego tych rzeczy. Radio się nie da zmieniać, pomimo że mam już kolejnego flesza tego radia, to radio dobrze nie działa. Oczywiście są to pewne wyjątki, ale one pokazują, jak bardzo zawodna potrafi być elektronika. No pierwszy klasyczny przykład to jest pewien youtuber z Ukrainy chyba. Ten chłopak testował Defendera w górach, też na takich zwykłych oponach. I co się okazało, że był pewien błąd oprogramowania. W momencie, kiedy wjeżdżał pod wysoką górkę, system zgłupiał i po prostu odcięło hamulce i ten samochód leciał do tyłu i tak naprawdę, gdyby nie trochę doświadczenie i szczęście tego człowieka, to ten Defender by tam po prostu wydachował i byłoby to fatalne. Amerykanie kupili sobie najtańszą wersję Defendera po to, żeby pojeździć troszkę offroadowo,
wiadomo, po skałach i tak dalej. No i pojechali na wycieczkę i wracając wyskoczył im check engine w nowym samochodzie po jednym dniu jazdy. Oddali go do serwisu, serwis go niby naprawił, tam jakiś wtrysk wymienili i tak dalej, ale odbierając samochód okazało się, że nie działają kamery 360, w ogóle ten moduł jest martwy, więc zostawili to auto. Podczas naprawy kamer wyskoczył znowu check engine i serwis zadzwonił, że mają problem. No i co się okazało? W Ameryce jest taki troszkę inne podejście do klienta. No i po prostu chłopaki zażądali nowego samochodu, nie chcieli wymiany silnika, po prostu nowe auto. Ale tym razem poprosili, żeby w aucie była zamontowana wyciągarka, bo można sobie seryjnie domontować wyciągarkę, co jest mega plusem. No i przyjechał ten nowy Defender z wyciągarką, która nie działała. Więc znowu serwis musiał ściągać wyciągarkę, podobno z Kanady. No i jak ściągnęli nową wyciągarkę z Kanady i zaczęli ją montować, to niestety serwis był na tyle sprawny, że pocięli jakieś kable, jakąś wiązkę. Także finalnie ta ekipa miała większego pecha niż Terenwizja. Podobno my przynosimy pecha. To jak nazwać tą sytuację z Defenderem w Stanach? Teraz podobno dostali nowego, trzeciego Defendera i będą się bawili. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który nowego Wranglera kupił miesiąc temu i już był 3 razy na naprawach gwarancyjnych, bo nawet uszczelka przedniej szyby zaczęła przepuszczać wodę. Też były problemy z elektroniką, to znaczy ze sterowaniem radia. Także wszystkie auta są niedopracowane, ale auto, które ma być terenowe i ta terenowość zależy tylko od elektroniki, no musi mieć tą elektronikę idealnie opanowaną. I oczywiście tutaj są jakieś upgrade'y, poprawią ten soft, naprawią błędy i to będzie jeździło. Ma ochotę tam wjechać, tylko teraz widzisz, próbowałem na drive'ie. No i na górze mi go przydusiło. Spróbuję z trójki, tak z chlebkiem i zobaczymy. Myślę, że wejdzie, bo już byłem prawie na górze. Przełączyłem tryb na piasek i myślę, że wjadę. Wjechał! Wjechał! Dał radę! Na trójeczce! Wcześniej na drive'ie mi go zdusiło, teraz na trójce wjechał. Już zwątpiłem trochę na górze, ale gazu nie puściłem i jesteśmy. Wszystkie samochody się psują. Czy to będzie Patrol, czy to będzie Jeep, czy to będzie Wrangler, każdy z nich się popsuje. I ten, który będzie miał najmniej rzeczy działających elektronicznie, dojedzie najdalej psując się. Tak. Łatwiej nawet będzie go scholować. No. Rozpinasz wajchą na neutral, jak w Jimim czy w Wranglerze reduktor i po prostu go holujesz, jakby tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane. W ruchu autostradowym nowy Defender jest bardzo fajny. 140 na godzinę bez problemu, nawet jakbym jechał więcej, to też nie ma w ogóle strachu, super fajnie się prowadzi. Jednak niezależne zawieszenie, szczególnie na przedniej osi, to jest coś, co prowadzi się o niebo lepiej od sztywnego mostu. Dlatego w porównaniu do na przykład nowego Wranglera, no to przy takich prędkościach autostradowych jest dużo pewniejszy, bardziej przewidywalny, po prostu bezpiecznie się czuje, prowadząc go szybko. Trochę podejrzewam, że ten silnik, który tutaj brzmi za dobrze i to jest tak naprawdę tylko rzędowa czwórka w dieslu, najmniejszy silnik 2.0, a brzmi jakby to była jakaś fałka. Powoli zaczynam obstawiać, że jest tu taki system, który imituje dźwięk większego, mocniejszego silnika z głośniku. Skręć w prawo na rozwidleniu. Dodaję gazu i słyszę, jakby bulgotała tu fałeczka. Normalnie jakby to było jakieś takie fajne V8, a no nie jest, to jest rzędowa czwórka, więc obstawiam, że to nie jest dźwięk silnika, bo za dobrze to brzmi. Niestety, powiem to, ale taka jest prawda, no. Ten diesel brzmi lepiej niż diesel we Wranglerze. Brzmi? No, brzmi lepiej, ale może to być oszukane brzmienie. Ty, no ja w to nie wierzę, że to jest jakaś imitacja dźwięku V6 czy V8, no jakoś nie podejrzewam. A on ma Active Noise Control? Ma, tak? Czyli ten system, który wysyła przeciwne fale dźwiękowe, żeby było ciszej w aucie? Nie mam pojęcia. Bo jeśli ma Active Noise Control, to ma całą jakby infrastrukturę do zbudowania brzmienia jeszcze V-ki w głośnikach. Po 2 dniach testów z nowym Defenderem mogę powiedzieć, że jest to SUV z bardzo dużymi właściwościami terenowymi albo terenówka zmierzająca jednak w kierunku SUVów. Fajnie się tym jeździ, w sensie przyjemnie, miękko, w terenie też super, to zawieszenie fajnie pracuje, jest takie no bardzo przyjemne do jazdy. Niezaprzeczalną zaletą Wranglera jest to, że to jest samochód modułowy. Bardzo szybciutko można wymienić zderzak, co robi 90% sensownych użytkowników Wranglera.
montujemy wyciągareczkę, kąty wszystkie się nam poprawiają, chociaż teoretycznie Defender ma wszystkie parametry lepsze od Wranglera. Kąt natarcia, kąt zejścia, prześwit, wszystko jest lepsze. Tylko tam już nic nie zmienisz. A tutaj 5 minut i masz lepsze parametry. No i jest trochę zdziwienia, no bo no jakby ja byłem sceptycznie nastawiony do tego samochodu, no ale po dzisiejszych jazdach, no to tak naprawdę nie zakopaliśmy go. No i dawał sobie radę, trzeba to powiedzieć. Lata bokiem, ślizgamy się na tej glinie, na naszych śliskich oponach niestety. Ale nie ma takiego poczucia, że się przewróci. On jest taki stabilny. Siedzisz w nim, tak czujesz, że musi być naprawdę duży trawers, żeby się przewrócił. Stawia cię bokiem. Śliska szosowa opona na błotnistym trawersie to jest totalny brak kontroli nad czymkolwiek. Nad przyspieszaniem, nad hamowaniem, nad torem jazdy, nad niczym. W tym przypadku Wrangler, który do nas przyjechał, jest na zimówkach i aktualnie ma założonego jednego MTK z zapasu, bo przez przypadek tą zimówkę uszkodził. Auto przyjechało tak, żeby było bardzo miarodajne do Defendera, który jest na szosówkach. I ta zimówka już minimalnie robi lepiej niż szosówka, ale Wrangler Rubicon seryjnie z salonu wychodzi na MTK-ach. Sahara na ATK-ach, a Sport na szosówkach. My takiego Wranglera na MTK-ach mieliśmy, testówkę totalnego cywila po prostu na MTK-ach i on naprawdę w terenie wjeżdżał wszędzie. To było najdzielniejsze auto terenowe, seryjne, fabryczne, jakie testowaliśmy. Za cenę wyciągarki do Defendera, która tam powiedzmy kosztuje 25 tysięcy, możesz zmodyfikować Wranglera, dając mu większe opony, delikatny lift, wyciągarkę i zderzaczki i Wrangler na 35 calach objedzie każdego Defendera, dlatego że fizyki się nie da oszukać. To znaczy, ten samochód zrobi takie rzeczy, które robi teraz Patrol. Defender nigdy nie zrobi takich rzeczy, jak robi klasyczna, zmodyfikowana terenówka. A czy ktoś potrzebuje takiej jazdy terenowej, czy potrzebuje delikatnej turystyki z taką radością, że ma elektronikę, która jest bardzo sprawna, które ma kamerki, no to może są tacy ludzie, Patryk. I też bardzo dużo będzie komentarzy, że my krytykujemy samochód, na który nas nie stać. 500 000 za nowego Defendera. Oczywiście on ma w środku, widziałeś, ozonowanie powietrza. Nie wiem, po co to jest. Dobrze się nim w sumie jeździ, daje sobie radę, mocy mu nie brakuje. No generalnie jak na tą konfigurację, którą ma, no to sobie radzi w tym terenie, nie można powiedzieć, że nie. Ale nie jest to auto, które bym chciał mieć. A może ten samochód za nami to jest przedstawiciel nowego offroadowego gatunku. On się dopiero wykluwa, ma swoje problemy w wieku dziecięcego, ale może za 10 lat nawet Wrangler będzie samochodem na niezależnym zawieszeniu z elektronicznym systemem wspomagającym jazdę. Nie będzie tak. Może właśnie to nie jest będzie. Przyszłość. Może nie. To jest, może ludzie tego chcą. Idę stąd. Obraził się i poszedł. To pokolenie starych offroadowców, znaczy młodych, ale starych, przyzwyczajonych do tych archaicznych rozwiązań jest straszne. To jest przyszłość. W ogóle bardzo chciałem podziękować za to, że w sumie ta akcja, taka niespodziewana, zakończyła się dużym sukcesem. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc Filipkowi w tym, żeby wrócił do zdrowia. Trzymam kciuki. Link do licytacji właśnie i pomocy dla Filipka jest w opisie filmu. Cieszę się, że znalazł się dealer, który miał taką odwagę, zaproponował taki samochód i odważył się udostępnić go Terenwizji. Jak widać dzisiaj straty są naprawdę minimalne, odpadła tylko tablica i delikatnie tam plasticzek, ale tylko troszkę tam się odsunął, także naprawdę jak na nasze możliwości to dzisiaj jest, można powiedzieć, bez strat.